tym razem nie zdołał opanować piłki. Już ponad 300 minut. Jakub Bielecki bez straconej bramki od 62 minuty meczu z Motorem Lublin, więc to naprawdę liczby, które muszą imponować, dokładając do tego jeszcze obroniony rzut karny w meczu z Garbarnią Kraków. To naprawdę ręce składają się do oklasków. Delegacja kibiców z Chorzowa. Tak, tutaj ruch złożył zapotrzebowanie aż na 500 biletów, ale tutaj wiadomo, że cały stadion, ale może o tym uwaga, za chwilę. Uwaga, Gianfranco Sarmiento doskonale puścił sobie tę piłkę obok obrońcy, choć też troszkę się wygonił. Jeszcze Wrzesiński nad bramką. Tak, tutaj Michał Szczeraz w bardzo trudnej pozycji zdecydował się, że co będzie, to będzie. Ale my też patrzymy na to, co dzieje się na boisku, bo lewą stroną atakuje ruch. Kowalski, to środkowanie, czy zamknie to Biskup? W trudnym położeniu już był Michał Biskup. Być może w 25 minucie meczu z Ruchem Chorzów uda się to zrobić. To ustawienie zawodników Pogoni być może ma wystraszyć bramkarza i go zasłonić. Zobaczymy. Zobaczmy. Michał Wrzesiński. Bardzo dobre uderzenie, ale też kapitalna interwencja Bieleckiego. Znów próbuje Pogoń. Kołaczek. Bardzo dobry będzie faulował w wykonaniu Neugebauera. Nie dał się sfaulować. Pomocnik niebieskich. Wójtowicz. Do środka. To będzie kapitalna okazja. Michał Biskup, ale broni ten strzał Artur Halu. Że gra nogami też jest na zadowalającym poziomie, choć sam podkreśla, że najpewniej czuje się teraz na linii. A teraz uwaga, bo tej linii spalonego nie złama Łukasz Janoszka. Wydaje się, że to musi zakończyć się golem i tak się właśnie kończy, choć to nie jest gol Łukasza Janoszki, ale nie a wiem, daje się trafienie samobójcze. A ja nie wiem, czy to od Janoszki nie odbiła się piłka po raz ostatni. Na pewno wiem jedno, Łukasz Janoszka spadł mu z kamień serca, bo decyzja o dryblingu nie była najlepsza, bo nie spodziewał się, że za plecami ma rywala. Świetna zmiana strony. Wójtowicz jest na prawej flance. Pokazuje mu się Foszmańczyk, Wójtowicz do Foszmańczyka, rozkręcają się podopieczni trenera Skrobacza, Michał Biskup, kolejna bardzo dogodna okazja, jaką zmarnował napastnik. Trzymy na ten rzut rożny, piłka na bliższy słupek, Kalinowski, to będzie pierwszy przy piłce, Wrzesiński, doskonale, kopnął ją do Lisowskiego, to może być sytuacja na wagę gola wyrównującego, Mateusz Lisowski gol. Kapitalnie to kończy, wydawało się, że zatrzyma go, czy to obrońca, czy bramkarz, ale ma tutaj swój czas, młody skrzydłowy Pogoni. Wójtowicz robił wszystko, by jeszcze tutaj naprawić wszystkie błędy, które się pojawiły w drużynie z Chorzowa, ale na wślizgu już nie dał rady. Niewiele mu zabrakło, ale Lisowski, mówiliśmy, że to może być duże wzmocnienie Pogoni, teraz trafia do siatki. To jest ten moment. Bo tam jest też bardzo ostre wejście w Michała Wrzesińskiego. Natomiast też zobaczmy, bo tutaj wcale nie miał łatwej sytuacji. Goniony przez Wójtowicza, szarpany, atakowany wślizgiem. I też ten wślizg pomógł Lisowskiemu z tym golem, bo ta piłka nie wiem, czy gdzieś tam nie dotknęła jeszcze w końcowej fazie właśnie ofiarnie interweniującego zawodnika niebieskiego. Jeszcze dało sobie znać w ofensywie i kapitalnie tę akcję wykończyła teraz nakręcony zespół gospodarzy. Kołaczek, lewa strona. Kalinowski. Nie ma z czego dośrodkować. Ale wsparcie od Łosia i od tutaj... Owczarek, zobaczmy, tuż obok słupka to uderzenie. To się troszeczkę rozjechało. Też pewnie ze zmęczenia, zobaczmy teraz Wójtowicza. Uwaga, ale... bardzo duży błąd. Daniel Szczepan kończy to strzałem, ale Artur Haluch na raty. Najważniejsze, że skutecznie. Potrzebne jednak jest dobre dośrodkowanie. Haluch, on w powietrzu króluje. Mokrzycki. Zejście do prawej uderzenie, tak to będzie grane? Tak, może być. Michał Mokrzycki, jeszcze był tam jeden, drugi rykoszet. Broni to Haluch, bo nie było spalonego zdaniem arbitra. Co tutaj się wydarzy? Kulejewski, ależ teraz kapitalnie Artur Haluch. Ależ tutaj było potworne zamieszanie. Co tam się działo? Znowu Haluch wychodzi z tego wszystkiego jako zwycięzca i to dwukrotny. Będzie tutaj, nie będzie kalkulował, po prostu wsiądzie na motor i będzie pędził w stronę bramki Bieleckiego. Kołaczek z Wrzesińskim. Mało. Wrzesiński bardzo głęboko. 86 minuta. Janoszka. Łukasz Janoszka sam kończy do strzały po raz kolejny. Doskonale Haluch. Ależ trudne to było uderzenie dla Halucha. Ta piłka jeszcze przed nim podskoczyła. Pogoń wybroniła ten remis. Ostatni gwizdek sędziego Karola Iwanowicza. 1-1 w Grodzisku Mazowieckim w tym starciu Beniaminków, w którym spodziewaliśmy się, że faworyt może być tylko jeden. Wręcz zastanawialiśmy się, czy Rych tutaj nie pokusi się o taki meczek z GKS-em Bełchatów, aby szybko wszystko sobie poukładać. A tymczasem przebieg tego spotkania nas wszystkich chyba mocno zaskoczył.